Zgodnie z ustawą terminem rozliczenia jest ostatni dzień kwietnia. W tym roku przypada on na dzień wolny od pracy, więc takim dniem jest pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia. W tym roku jest to oczywiście dzień 2 maja, stąd do 2 maja istnieje obowiązek rozliczenia się, złożenia zeznania podatkowego. Obowiązuje on osoby, które uzyskują dochody z tytułu działalności gospodarczej, z tytułu etatu, umowy o dzieło, umowy zlecenia. To są główne źródła dochodu, na podstawie których musimy się rozliczyć właśnie do tej daty. Oczywiście składając PIT musimy pamiętać, aby w przypadku, kiedy składamy go bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, nie przekroczyć tego terminu, bo musimy wziąć pod uwagę godziny pracy Urzędu Skarbowego. Możemy również wysłać to pocztą i w przypadku poczty decyduje data na następu nadania, bo musimy mieć potwierdzenie przekazania takiego formularza rozliczenia podatkowego. W przypadku, kiedy skorzystamy z kuriera i wydaje nam się, że może to być szybciej, niestety nie działa to jak w przypadku poczty. Musimy mieć pewność, że kurier dostarczy to w odpowiedniej dacie do Urzędu Skarbowego, dostarczy to zeznanie. Najbardziej popularne PIT-y, które składamy, to oczywiście PIT 37. Dotyczy on chociażby dochodów z tytułu umowy o pracę, ale również PIT 36, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, PIT 36L to jest działalność gospodarcza rozliczana na zasadach liniowych, PIT 38, PIT 39 to są najpopularniejsze PIT-y, które składamy właśnie w tej dacie, w tym roku do 2 maja.